Kochani, chcę tutaj się na chwilę zatrzymać właśnie nad tym problemem. To jest jakiś problem. Dla nas Boże Narodzenie jest nieprawdopodobnym skarbem i to bardzo dobrze. I jest powrotem do dzieciństwa i to bardzo dobrze. Ja też jak co roku będę czytał pamiętnik, który dla mnie jest choinka i wszystkie zabawki na niej. To jest pamiętnik z mojego życia. I będę wspominał, jak były w dawnej Wigilii, to jest nasz skarb. I czyńmy to bez żadnych skrupułów. Ale Boże Narodzenie nie może się zamknąć, że to wszystko powtarzamy identycznie, że tu nie ma żadnej nowości, że to jest całkowite odwrócenie się do tyłu. Jak ktoś mówi u mnie, proszę księdza, Boże Narodzenie, to jest ten sam scenariusz. Mama podaje śledzie, dziadek wtedy mówi, za mojej młodości były lepsze śledzie. Tata mówi, szkoda, że dzisiaj Wigilia, bo to śledzie, a to śledzie to lubią, ale jutro nadrobimy. Te same dialogi. Mama wnosi kluski z makiem, mówi, że może nie za słodkie takie w tym roku. To są te same dialogi. To by było źle, gdybyśmy ten rytuał tak zamrozili, żeby nie było elementu na coś nowego. Bo Boże Narodzenie było w istocie absolutną nowością. Nikt się tego nie spodziewał, że Bóg się stanie człowiekiem i Syn Boży stanie się człowiekiem, narodzi się z Maryi. Kochani, wprowadźcie w święta jakiś nowy element. Ja Państwu opowiem historię, bardzo moim zdaniem ciekawa. Pewien pan mi opowiadał, że właśnie czekali z rodziną na święta, wszystko miało być tradycyjnie, Wigilia, no wszystko poustawiane, talerzyki, świeca wigilijna, już się zaczyna Wigilia, oczywiście tradycyjne dania, zaraz będzie Mikołaj, wszyscy się cieszą, tata się cieszy, mama się cieszy i nagle dzwonek do drzwi. Co to, sąsiad, coś się stało, samochód przeparkować, dozorca, coś chodzi, otwierają. Stanęli jak wryci. Stoi w drzwiach ich kuzyn, dość daleki kuzyn. Oni go oczywiście znają, chociaż widzieli go ostatni raz już parę lat temu. Kuzyn jest trochę psychicznie chory i mówi, że czy ja mogę u was zjeść Wigilię. No, oni wiedzą, kto to jest, ale praktycznie to jest dla nich obcy człowiek. No, to wejdź. Ten pan poszedł dyskretnie, zadzwonił do kuzynki, która się nim opiekowała, tam jakaś ciotka i mówi, słuchaj, on do nas przyszedł na Wigilię, co robić? No słuchajcie, on ma teraz takie słabsze dni, jest na psychotropach, no zapamiętał, gdzie mieszkacie i poszedł, no nie wiem, czy ja mam po niego jechać, a może już przyjmijcie go na Wigilię, no to dobra, to go przyjmiemy na Wigilię. I mówił ten pan, proszę księdza, no i tego kuzyna, żeśmy poprosili do stołu, daliśmy mu miejsce. On całą Wigilię siedział, praktycznie nic nie mówił, że dziękuję, zjadł rybę, zjadł zupę, zjadł kluski z makiem. Nasze rozmowy były trochę takie sztuczne, tak żeśmy już byli bardziej oficjalni, no bo ten kuzyn siedzi tak, nie wiadomo skąd on się wziął. Po Wigilii wsiadłem w samochód, odwiozłem go do domu. Ten pan mi potem mówił, proszę księdza, on nam w pewnym sensie zmienił cały plan Wigilii, całe oczekiwania, całą atmosferę. Ale to była piękna Wigilia. To była ciekawa Wigilia. Chrystus przyszedł w postaci lekko psychicznie chorego kuzyna, któremu coś w głowie zaświtało, żeby do nas przyjść. Proszę Państwa, niekoniecznie mówię, żebyście zapraszali do domu jakiegoś trudnego gościa, jakiegoś, ale tak życzenia trochę inaczej złożyć, ale tak zadzwonić może do jakiegoś kuzyna, do którego nie dzwonimy, ale może właśnie w życzeniach nawet żonie i mężowi dodać jakieś takie jedno zdanie, takie trochę trudniejsze, takie trochę wymagające pewnej głębi, żeby wprowadzić ten element nowości, czy pewnego nieoczekiwania. Może komuś prezent kupić, może właśnie jakąś komuś kupić książkę religijną, nie wiem, płytę, jakiś film, no coś takiego. Nie to, że wszystko właśnie tata dostaje skarpetki, mówi żono, akurat mi brakowało. Stary rytuał Wigilii obdarowywania skarpetkami na święta. Może troszeczkę inny prezent, może trochę inne życzenia, może w domach, gdzie nikt nigdy nie śpiewał, a zaśpiewajmy kolędę. Oj, stary, wygłupiasz się, no ale spróbujmy. No, kupiłem to, jak to się tam Karakoe nazywa, z tymi tekstami, puśćmy sobie. No, spróbujmy coś takiego, bo powtarzam, esencją Bożego Narodzenia była nowość, nowość. To nie było tak, że Maryja, jak wszystkie kobiety, poczęła Syna Bożego. To było zaskoczenie. Kochani, szatan będzie chciał sprowadzić nasze spotkanie z Chrystusem do jakiejś fikcji. To już często mówimy o tym świętach telewizora, świętach stołu. Pamiętajcie o kryterium otwartości. Spróbujmy w te święta troszeczkę się otworzyć przy oglądaniu zdjęć rodzinnych, przy wspominaniu, przy goszczeniu rodziny w swoich domach, czy pójściu w gościnę do domu kogoś bliskiego, żebyśmy rzeczywiście zaznaczyli tego kryterium
narodzenia Chrystusa doznali. I na koniec jedna refleksja. Mówię cały czas, że to Maryja przyszła do Elżbiety, że poszła w te góry, że poszła z pośpiechem. W istocie to nie Maryja, to Jezus. Ja kiedyś mówiłem tutaj taką homilię, jak Jezus się cały czas spieszył. Spieszył się do Jerozolimy, tak że ludzie się dziwili, dlaczego on się spieszy. Jezus szybko przerywał rozmowę, kiedy ona schodziła na jakieś boczne tory. Jezus od razu przechodził do sedna. Jezus mówił krótko, konkretnie, chodził po wodzie, szybko, szybko, szybko. Jezus to jest nieustanny dynamizm. Proszę zwrócić uwagę, my tak bardzo nie lubiliśmy w lekturach szkolnych, tam łożyszkowej, gdzieś opisów pejzaży, prawda? 15 stron opis płynącego Niemna. Proszę zwrócić uwagę, że w Ewangelii nie ma żadnego opisu pejzaży. Słońce zachodziło, chmury wyszły zza góry, tralalala, i Jezus nagle, tam jest konkret, Jezus przyszedł, powiedział, poszedł, zrobił, uzdrowił, umarł, zmartwychwstał. Jezus się nieprawdopodobnie spieszy. I dlaczego mówię o tym dziś? Bo to On poszedł, a nie Maryja. To On jej kazał iść przez swojego ducha. On się spieszy do ludzi, że na nogach jeszcze ma 5 centymetrów czy 10 centymetrów w brzuszku Maryi, a już chodzi do ludzi i już ich pociesza, bo święty Jan się rozradował. Dlaczego tak się spieszy? Żeby nam On nas nie może zmusić. Dlatego chce nam pokazać, słuchaj, mi na Tobie naprawdę zależy. Słuchaj, ja spiesząc się do Ciebie chcę Ci pokazać, że jest szansa na Twoje wyjście z kłopotów. Ja nie żartuję. Jezus nie siedzi w wygodnym fotelu i mówi, no może coś i z Tobą da się zrobić. No, tylko Jezus biegnie do Ciebie. Skoro On biegnie, na sygnale jedzie. Jezus gdyby dzisiaj był na świecie i miał takie możliwości, na pewno by jeździł jakimś radiowozem na sygnale. Szybko, zjeżdżajcie mi z drogi, bo ja się do kogoś spieszę. Jezus przez ten pośpiech chce Ci powiedzieć, słuchaj, jest szansa, jest dla Ciebie szansa, jest nadzieja. Tylko musisz wydać okrzyk, przestać analizować, przestać cyzelować słowa. Przestać właśnie robić takie próby, a może, a co, a może jutro, a spróbuję, a tego. Krzycz, proś, nalegaj, bądź gwałtowny. Jezus na nogach Maryi przychodzi, żeby pocieszyć Jana, żeby wlać w jego serca radość. Jan też jest w łonie Elżbiety. Żeby już buduje kościół, już te kobiety się spotykają, już rozmawiają o tych sprawach. To jest sprawka Pana Jezusa. Jezus już wtedy zachwyca swoją obecnością. Jeszcze się nie narodził, a już działa. Nieprawdopodobny pośpiech. Nieprawdopodobny pośpiech. Niech nas ten pośpiech zachwyci. Odpowiedzmy na ten pośpiech pośpiechem w stronę Pana Jezusa. W stronę Pana Jezusa. Odpowiedzmy na ten pośpiech głęboką wiarą. Zaufajmy i zaryzykujmy. A wtedy te cuda, które były udziałem życia Maryi i Elżbiety, staną się także udziałem naszego życia. Powstańmy, by złożyć wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba. Jezus jest blisko i pragnie narodzić się w naszej pokorze, w naszej prawdzie, w naszym zaufaniu Jego planom. Przedstawmy Mu nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby dla wszystkich chrześcijan priorytetem nadchodzących dni świątecznych było spotkanie z żywym, osobowym Bogiem. Ciebie prosimy. Za wszystkich ludzi skłóconych, nieodzywających się do siebie, a mieszkających pod jednym dachem, tych, którzy są dla siebie wysokimi górami, by potrafili z pośpiechem pójść ze słowem prawdziwych życzeń do siebie. Ciebie prosimy. Za ludzi, którzy powinni być dla siebie otwarci, a nie są otwarci, zwłaszcza za małżonków, którzy już dawno szczerze nie rozmawiali, tylko prowadzą jakąś dyplomatyczną grę udawania, fałszu, iluzji. Niech coś w nich pęknie w dobrym tego słowa znaczeniu. Niech otworzą swoje serca. Jeśli ktoś ma czyste sumienie, nic mu nie grozi, że ktoś go wyśmieje czy wykpi. Jeśli jesteś czysty, nic ci się nie zdanie. Tak jak Chrystus był obnażony na Golgocie. On był czysty i mógł pokazać nawet swoją nagość. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy w nadchodzącą Wigilię i w nadchodzące święta byli czujni. Być może Bóg da coś nowego. Być może by nastąpi jakaś nowa sytuacja wymagająca od nas jakiegoś otwarcia się, wyjścia z siebie, byśmy się na to wyjście takie Boże do drugiego człowieka zdobyli. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że to Ty poszedłeś z pośpiechem w góry, w łonie Maryi, by z nami się spotkać i przynieść nam tą radosną wieść. Twoja sytuacja nie jest beznadziejna.
jest dobra nowina dla Twojego życia, abyśmy ją przyjęli do serc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.